Nasila się terror kaczystowski w Polsce. Oto kaczyści podjęli kolejną próbę osłabienia Komitetu Obrony Demokracji, uderzając w najwierniejszych z wiernych członków, czyli funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL. Obecnie najwyższe emerytury byłych utrwalaczy władzy ludowej wynoszą 20 tysięcy złotych. Wkrótce to się zmieni. Kaczystowski minister Błaszczak już zapowiedział cięcia, w wyniku których najwyższa esbecka emerytura nie będzie przekraczała wysokości przeciętnej emerytury z ZUS, a więc kwoty 2131 zł. Takiej podłości nie znała historia ludzkości. Za tyle lub nawet mniej to może żyć jakiś były opozycjonista, reakcjonista i solidaruch walczący, a nie bohater służby bezpieczeństwa, stojący dziś, tak jak kiedyś, na barykadach demokracji i toczący walkę o to, by było tak, jak było. Dlatego też zapowiedziana przez Błaszczaka ustawa desubekizacyjna to próba zagłodzenia szczerych polskich demokratów. Próba, na którą nie można pozwolić. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim!